Ale wiesz, to jest taka odległość. Raduszec Stary to jest Zielonogórskie. Ale ona chce być popularna, chce być znana. Wrócę i koszty przyjadę, podejrzewam, że nie będzie problemu. Ona coś ma z tym telefonem, tam jest ciągle zajętość. Muszę rozmawiać po prostu, tak długo. Nie, ja dzwoniłem już, wiesz, i wczoraj, i dzisiaj 2-3 razy chyba. Nie wiem, co to jest. Ciągle nie zajęty. Boże, już jest taka sławna, że nie będzie chciała z tobą współpracować. Jeszcze nie dziwię się. Ona po dwóch tutaj, wiesz, publikacjach w naszych lokalnych łódzkich gazetach już tak wysoko górę zaczęła nosić. No, temperujemy ją. Halo, halo, halo. Tak? Czarek Mączu się kłania. No, dzień dobry. Z kim rozmawiam? Krystyna. No cześć Kryśka, nie poznałem cię. A? Słuchaj Krysiu, powiedz, nie mogę się do Klaudii, że tak powiem, dodzwonić na komórkę. Kochanie, jej nie ma w ogóle w domu. No jak to nie ma? No ja nie wiem, gdzie ona wybyła. A rozmawiałaś z mamą, bo tam ktoś pytał się, gdzie ona w ogóle jest? Co? Pytaliście się, gdzie ona jest? Że po prostu jej nie ma. W każdym razie ja nie wiem, czy ona gdzieś może do babci pojechała, czy nie wiem. Ale nie wiesz, gdzie ona może być? Nie mam pojęcia. No z dwóch nie ma w domu? Może kogoś poznała? No może kogoś poznała, to do niego jeździ, nic nie wiecie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Sylwia lubi powroty do swej powolnej codzienności. Lubi, jak jej mama przychodzi z pracy i opowiada o chłopcu, którym się opiekuje. Tym razem jednak Benia nie taką opowieść do domu przyniosła. Co się stało? Nie, co się stało? Wspomnij mnie. Co? Tak od razu? Wróciłam dwa dni wolnego, nie? Wie, że miałam jechać z na onkologię. I ja się przebarać, bo tam coś z tym sutkiem miałam i chciałam czwartek i piątek wolne. Było wszystko okej, okay, nie? No. Dobra. No i dzisiaj środa. Ja przychodzę, ona mi daje 40 zł i mówi, to pani dziękujemy. Patrz, pół roku jeździłam do Maxa. Przyzwyczaiłam się do niego i nie zwolę. Ja mam pindolę. Nie mam się. Widzisz, i wszystko dbałam o małego. Nigdy za nim miał, ani nie, pierwszy raz mnie to spotkało, że z takimi ludźmi, a to są przecież urzędnicy państwowi, bardzo ważne stanowiska prowadzą, mają osoby odpowiedzialne stanowiska, jak oni mogli tak postąpić, za urlop nie zapłaciła i jak to teraz wierzyć ludziom, gdy że na czarno, to tam jest nieważne, że na czarno, ważne, że była praca, no, ale dziecko kochałam, no ono mnie też kochało. No coś miało być, trzeba zrobić, przecież no co teraz? Dobrze, że tata teraz ma mieć jakąś pracę, nie? Nic się nie dało. No ale... Bo... Są słuchy, ale... Nic pewnego. To była chwila. To była nawet może sekunda albo i dwie. Jedno zdanie i koniec już po pracy. I tak bez żadnych wyjaśnień, bez niczego, normalnie, jakby nigdy się nic nie stało. Grażyna? Tak. Czarek Mączu się kłania, Stasiu właściwie. Cześć. No witam. Słuchaj Grażynko, trochę ci niepokoję, bo wiem, że jesteś w pracy. Dzwoniłem do domu. Trochę się niepokoję, wiesz, o Ewę Rzęce, czy o pseudonim Klaudia, ona tutaj używa u nas w Łodzi. Ja ją potrzebuję, rozumiesz, tutaj na pokazy. Mam pokaz mody dla niej, mam inne zlecenia, sesję fotograficzną do takiego czasopisma miejscowego, lokalnego. Czy ty nie wiesz, co w ogóle się z nią dzieje? Bo na telefonie odbiera. Czy ty mu tam gdzieś widujesz, słyszałeś coś o niej? Nie,
jest u ciebie? Nie ma właśnie jej u mnie. Jak nie ma u ciebie? No to gdzie jest? Ona była u mnie jakiś czas i potem pojechała do siebie tam na odpocząć, na oddechnąć od tego szumu miejskiego na tydzień, dwa. I ja czekam na nią, ona nie przyjeżdża, telefonu w ogóle nie odbiera. No. Nie ma jej tam? Myślę, że nie. Ona jest u ciebie. Nie ma jej u mnie, przecież ja dzwonię od siebie z domu, żeby właśnie ją odszukać. To ona mi kiedy koło jakiegoś chłopaka pojechała i powiedziała, że... Chłopaka nie ma chłopaka przecież. To coś mi się tak, wiesz, widzi, że chyba ty narobiłeś jakiegoś kłopotu, bo jak jej nie ma... Słuchaj, no ale jakiego kłopotu, jest pełnoletnia, no ona ode mnie pojechała do domu. Matka ją widziała, ale potem gdzie ona pojechała z domu, to ja nie wiem. Ale wiesz, jak rodzice ci ją powierzyli, to... Ja ją wysłałem na targi, po targach pojechała do domu, bo wiem, że była w domu po targach. A gdzie później zniknęła, no ona to nie zniknęła ode mnie, że tak powiem, ni stąd, ni zowąd. A myślisz, że jakby tam jakaś krzywda się stała, to by było znane, jakby tam jakimś... Zresztą podejrzewam, że ta matka by szumiała, to nie, ona... Ja myślę, że matka chyba wie, gdzie ona jest, bo to tak niemożliwością... Zorientuję się, że... No. Powiem się coś dla ciebie tam i powiem ci, co ja...